elementów kościoła, co Bóg złączył, człowiek niech tego nie rozłącza. A warto przypomnieć, że monogamia istniała już w starożytnej Grecji i Rzymie, Kościół ją tylko usakralizował. To Kościół wreszcie utrzymał i rozwijał dualizm prawny. Tylko cechą naszej cywilizacji łacińsko-chrześcijańskiej jest odrębność prawa państwowego i prawa prywatnego. Jak się wyraził profesor Felix Koneczny, dualizm prawny należy do węgłów naszej cywilizacji, a zatem stanowi też kamień węgielny naszych pojęć politycznych. Dualizm prawny wspiera się na monizmie etycznym. Monizm etyczny to kolejny ważny postulat Kościoła katolickiego. Postulat, wręcz wymóg, za przestrzeganie którego Kościół płacił zawsze najwyższą cenę. Otóż etyka, moralność musi być taka sama zarówno w życiu publicznym, jak i w życiu prywatnym. Państwo nie jest antytezą jednostki, lecz uzupełnieniem jej prywatnego bytu, pisał ksiądz prymas August Hlond. To w końcu Kościół ustanowił autonomię w swoich stosunkach z państwem. Jest niezależny od władzy świeckiej, co nie znaczy, że tej władzy nie wspomagał. Papież był primus inter pares, czyli pierwszym wśród równych sobie, a w Polsce prymas zastępował króla w czasie bezkrólewia. Wrogom Kościoła, osobistym wrogom Pana Boga, można powiedzieć tylko tyle, że Polska nie przetrwałaby swojej tysiącletniej historii, gdyby nie Kościół katolicki. Stąd atak na Kościół jest też atakiem na Polskę, gdyż Kościół to jeden z filarów państwa. Osobiście zaś zgadzam się ze słowami księdza Piotra Skargi, który powiedział, że Polska jest postanowienia Bożego. Był to felieton Wojciecha Reszczyńskiego. Wieczór w Polskim Radiu 24. 10 minut po 22. W setną rocznicę objawień fatimskich miał premierę film Mariusza Pilisa i Dariusza Walasiuka pod tytułem Teraz i w godzinę śmierci. Dokument tworzony przez ponad 2 lata powstał za pieniądze z publicznej zbiórki. Opowiada o tym, jak modlitwa na różańcu pomagała ludziom w walce ze złem. Pokazuje, jak zmienił się bieg historii takich krajów jak Austria czy Filipiny, za które modliły się rzesze ludzi. Autorzy filmu odbyli podróż przez 4 kontynenty. Dokument zawiera m.in. sceny z Majdanu na Ukrainie, gdzie w najcięższych momentach walk modlono się na białych różańcach. Jest też wątek Nigerii, kraju, w którym terroryści z Boko Haram atakują chrześcijan. Z reżyserem filmu Mariuszem Pilisem rozmawiała Ewa Tylus. Ewa Tylus, Polskie Radio. Mariusz Pilis, dzień dobry. Dzień dobry. Zobaczyli Państwo, jak ludzie modlą się i jakie są efekty tej modlitwy. I proszę powiedzieć, jak rozpoczęła się historia Państwa poszukiwań takich ludzi, takich ciekawych miejsc i takich ciekawych sytuacji, także politycznych? Czy generalnie sam pomysł jest, ma już kilka lat. Sytuacja rzeczywiście była taka, że gdzieś w okolicach 2013 roku rozpoczęliśmy pierwsze przygotowania, przemiarki w ogóle do robienia filmu o różańcu. Sam pomysł, żeby spróbować zająć się tym tematem, wyszedł od prezesa takiego wydawnictwa katolickiego z Krakowa, które nazywa się Rafael. Myśmy zostali z Darkiem zaproszeni na spotkanie, rozmowę na temat filmów, możliwości ewentualnej współpracy przy jakimś projekcie. Ja akurat kończyłem wtedy Bunt stadionów. To był taki film, który przyglądał się trochę zmianom w młodej generacji, w młodym pokoleniu ludzi, na przykładzie bardzo jaskrawym, czyli przykładzie środowisk kibicowskich w Polsce. Ten film gdzieś odbił się poważnym echem. No i między innymi to był powód, dla którego rozmawialiśmy wtedy o tych projektach różnych i gdzieś w którymś momencie tej rozmowy padło takie zdanie, że no chyba nie ma takiego filmu o różańcu. Chyba jeszcze nikt nie zrobił dobrego filmu o różańcu, zwłaszcza dokumentu. I doszliśmy do wniosku, że rzeczywiście może warto przyjrzeć się temu tematowi, zważywszy na to, że każdy z nas ma jakąś tam, myślę, że nie do końca taką specyfikę podejścia do tematów, która jest oczywista. Prawda? I jakby tutaj połączenie moich sił z siłami Darka Walusiaka mogło owocować projektem o dość oryginalnym, że tak powiem, punkcie widzenia całości.
I tak się zaczęło. I zaczęliśmy szukać, zaczęliśmy sprawdzać różne rzeczy, zaczęliśmy czytać na temat krucjat różańcowych, o których wiedzieliśmy, że były. Wiedzieliśmy, znaliśmy kilka przykładów, natomiast w momencie, kiedy już jakby bardzo blisko tego tematu się znaleźliśmy, no, zaczęliśmy odkrywać kolejne elementy historyczne. I to chwilę trwało. Później, kiedy udało nam się wyselekcjonować kilka ważnych krucjat, ważnych z punktu widzenia modlitwy i czynu, bo to nas przede wszystkim interesowało, jak różaniec poprzez jednostkę, poprzez świadomą modlitwę może zmieniać oblicze krajów, społeczeństw i państw. To był ten dla nas jakby ten punkt widzenia, którego nikt tak naprawdę chyba do końca nie opisywał. No to wyselekcjonowaliśmy kilka bardzo znaczących takich elementów historycznych, jak zwycięstwo pod Lepanto, jak krucjata różańcowa w Austrii właśnie, w Brazylii, w Portugalii, na Filipinach. I stworzył się z tego pewien zbiór. Z tego zbioru postanowiliśmy spróbować się zaczerpnąć. Ale później doszliśmy do wniosku, że rzeczywiście jakby brakuje w tym wszystkim tego, co dzieje się z różańcem dziś, tu i teraz. I od pewnego momentu jakby ta optyka widzenia tego, jaki film chcemy zrobić, zaczęła się zmieniać. Zaczęliśmy jednak podchodzić do tego w ten sposób, że być może te historyczne elementy są ważne, natomiast chyba bardziej emocjonujące jest przyglądanie się temu wszystkiemu, co z różańcem wiąże się dzisiaj. I w ten sposób zaczęliśmy szukać historii teraźniejszych. W którymś momencie trafiło w nasze ręce zdjęcie amerykańskiego żołnierza, który ściskał w ręce różaniec. I to była taka podstawowa inspiracja, która pociągnęła nas w kierunku właśnie takich, bardzo bym powiedział, nieoczywistych historii. No i ten film udało się, po 2 latach dłużej pracy, udało się nam go złożyć. A gdzie panowie pojechali najpierw? No, najpierw w ogóle to mieliśmy okres dokumentacji, więc to były podróże dość duże, bo z jednej strony byliśmy w Austrii, byliśmy we Włoszech, byliśmy w Rzymie, w Fatimie. No, było tych miejsc dość dużo. Byliśmy na Ukrainie. Nawet jakby ślady pewnych rzeczy, które mieliśmy do zdokumentowania, zawiodły nas do Stanów Zjednoczonych. Także część z tych krajów, które później odwiedzaliśmy, mieliśmy okazję widzieć wcześniej. Czyli na przykład bardzo dużo dała nam wizyta wcześniejsza na Ukrainie, bo mogliśmy poznać rzeczywiście ludzi zaangażowanych w tą historię Białego Różańca, którą opowiedzieliśmy w filmie. I to było bardzo ważne, ponieważ no, jest to historia olbrzymia, w gigantycznym zasięgu, robiona przez kilka osób i gdyby nie dokumentacja, to pewnie nigdy byśmy nie dotarli aż tak głęboko tej historii. No, nie dotarlibyśmy do ludzi, którzy oczywiście w cudzysłowie są odpowiedzialni za jakby rozpropagowanie idei modlitwy różańcowej i to w 1,5-milionowym rozmiarze tam na Majdanie w trakcie tych tragicznych wydarzeń na Ukrainie ludzie rozdawali różańce. Niewielu ich było, ale rozdali około 1,5 miliona różańców i ten różaniec dzisiaj jest obecny w każdym zakątku Ukrainy. To się widzi wszędzie, w kościołach, na ulicach, w samochodach. Ludzie trzymają w rękach, modlą się. Także to jest niesłychana rzecz. Nie docieraliśmy do takich krajów jak na przykład Nigeria. Było bardzo trudno w ogóle tam się dostać i to jest w ogóle na osobną historię chyba przykład. Ale też rodziły się nam rzeczy już w trakcie realizacji, tak jak na przykład historia kazachska, która dotarła do nas już w trakcie realizacji zdjęć. Tak samo było zresztą z tą krucjatą różańcową przeciwko terroryzmowi, którą polscy krakowscy franciszkanie ogłosili już w trakcie realizacji konkretnych zdjęć. Myśmy postanowili się temu przyjrzeć. Właściwie mieliśmy okazję praktycznie od samego początku przyglądać się zarówno temu, jak rodziła się ta krucjata, jaki był jej powód. Mieliśmy okazję towarzyszyć na każdym etapie później jakby temu zjawisku.
Natomiast, tak jak mówię, no, część rzeczy rodziła się już podczas realizacji, część wynikała z bardzo takiej dużej dokumentacji, którą robiliśmy grubo przed chwilą. No, w każdym razie, sumując to wszystko, film razem z dokumentacją powstawał ponad 2 lata. A może teraz skupmy się na Ukrainie, bo tam faktycznie był kiedyś taki moment, gdzie nie wiadomo było, kiedy ta wojna w ogóle się skończy, a tu ludzie faktycznie rozdawali różańce, niesiono wielką figurę Matki Bożej, siostrę Cyna, która została, kula przyszła jej tutaj obok ramienia, opowiadała, jak faktycznie były sytuacje bardzo podbramkowe, gdzie faktycznie ludzie modlili się na tym różańcu i potem sytuacja się uspokoiła, właśnie może dzięki modlitwie, zależy jeszcze jak ktoś wierzy. No rzeczywiście ta sytuacja tak wyglądała. Ten najbardziej krytyczny moment to szturm sił rządowych Berkutu na Majdan. To była bardzo krytyczna noc. Kilka osób nam to również powtarzało, że rzeczywiście ta zbiorowa modlitwa w jednym kącie blisko sceny na Majdanie, gdzie masa ludzi modliła się wtedy i odmawiała różaniec, a jednocześnie kawałek dalej inni protestujący bili się na barykadach. To wszystko było bardzo tragiczne. Tu rzeczywiście siostra Lucyna mówiła o tym, że zaczęły się strzały i strzelano do ludzi, którzy stali na scenie. I ja pamiętam też taką historię, którą opowiadał mi jeden z może nie bohaterów naszego filmu, w każdym razie człowiek, który nam bardzo pomagał. Człowiek, który był zaangażowany w ogóle przywiezienie figury Matki Boskiej Fatimskiej z Dowbysza właśnie na Majdan. Mówił, że nie wiem, czy mi uwierzysz, ale naprawdę następnego dnia rano po prostu wszystko było zupełnie inaczej. Było cicho. Nikogo nie było w pobliżu, nikt nas nie atakował. To rzeczywiście robiło wrażenie, jakby ta modlitwa została wysłuchana i ludzie mieli to głębokie przekonanie, że rzeczywiście i modlitwa, i obecność Matki Boskiej Fatimskiej na Majdanie bardzo im wtedy pomogła. I ta wieść o tym, co się wtedy wydarzyło, rzeczywiście rozeszła się bardzo, bardzo szeroko. A jeszcze przypomnę, że chwilę wcześniej doszło do czegoś, co możemy wręcz nazywać cudem. Historia była taka, że figura powinna była znaleźć się na scenie. Z racji tego, że było tam jakieś zamieszanie, najpierw umieszczono ją w tak zwanym namiocie modlitewnym. Były tam zgromadzone i figury, i obrazy, i ikony. Właściwie i prawosławnych, i grekokatolików, i katolików, i protestantów. I to był taki namiot, do którego każdy mógł wejść i się pomodlić. I tam wniesiono figurę Matki Boskiej Fatimskiej. I po kilku godzinach biskup charkowski Stanisław Szyrokoradiuk interesował się, co się dzieje z tą figurą, że ona jest już na scenie. Dowiedział się, że jeszcze nie, że jeszcze są tam jakieś proceduralne elementy. Poprosił młodych ludzi o to, żeby ją przenieśli. No więc dwie osoby wzięły tą figurę i te kilkaset metrów postanowili ją przenieść. I w momencie, kiedy postawili ją na scenie, okazało się, że ten namiot płonie. Tam ktoś zniszczył szturm i rzucił jakieś granaty zapalające. I ta figura okazała się jedyną figurą w ogóle, jedynym przedmiotem, który stamtąd ocalał. Wszystko, co było, zostało spalone, spaliło się. I to też uznano za taki znak opatrzności. Rzeczywiście, że Matka Boska czuwa nad tym wszystkim, co dzieje się na Majdanie. Więc to są takie historie, których nie da się wytłumaczyć, one są naprawdę niesłychanie piękne. Nam się udało tę historię opowiedzieć rzeczywiście i dotrzeć do ludzi, którzy byli bezpośrednio w to wszystko zaangażowani. Film miał premierę akurat w czasie setnej rocznicy objawień fatimskich. I można powiedzieć, że tutaj są takie elementy wspólne, między innymi też prześladowania chrześcijan mają miejsce tam w tym filmie, jak w Nigerii Boko Haram atakuje chrześcijan, oni bronią się na różne sposoby, ale też tam wydarzają się cudowne sytuacje. Tutaj prawosławni modlili się razem z katolikami na różańcu. Czy ten film jest tylko dla katolików i tylko po to, żeby umocnić wiarę katolików, czy dla kogo jest w ogóle on? Czy generalnie to jest film... No mógłbym powiedzieć, że robiliśmy film przede wszystkim dla ludzi, którzy wciąż czegoś w życiu poszukują. Tak?
robiliśmy filmu z myślą o ludziach głęboko wierzących, bo ci sobie jakoś w życiu radzą, znają wagę wierząca, znają jego siły, wiedzą w jaki sposób on działa i co może czynić. Natomiast chcieliśmy zrobić film taki, może za duże słowo, ale taki trochę ewangelizacyjny, to znaczy taki, który niesie z sobą pewnego rodzaju przesłanie, pozytywne przesłanie, które mówi dość wyraźnie: człowieku, jeżeli masz problem z identyfikacją samego siebie, to zastanów się, zobacz, jak inni ludzie sobie z tym radzą i być może to też jest droga dla ciebie, zwłaszcza w tym skomplikowanym i pogmatwanym świecie dzisiaj. I rzeczywiście w momencie, kiedy po premierze, ale i w innych miejscach rozmawiamy z ludźmi na temat odbioru tego filmu, to ciekawe jest to, że ludzie sobie znajdują tam bardzo, bardzo takie momenty dla siebie znaczące. I to, co rzeczywiście z tej oceny płynie najważniejszego, to to, że jest to film wzruszający, co poczytuję sobie za duży komplement i rzeczywiście mam wrażenie, że to chyba najwyższe uznanie, jakie mogliśmy od widza dostać, ale z drugiej strony, tak jak mówię, każdy znajduje gdzieś w tych historiach kawałek swojego być może życia, być może jakiegoś lustra, w którym się widzi, przygląda się pewnym rzeczom. Trafiłem na przykład na człowieka, który mówi, że w jednej z historii on zobaczył swoją babcię. Chociaż rzecz dotyczyła zupełnie młodej osoby, ale mówi, że to jest dokładnie taka sama postawa, jak babcia mu opowiadała, jak to było w czasach, kiedy była zamknięta w komunistycznym więzieniu za udział i walkę w podziemiu niepodległościowym, że pewne elementy tych opowieści są dokładnie takie same. To go bardzo wzruszyło. I tak jak mówię, masa ludzi ma tego typu skojarzenia, więc to jest film dla bardzo szerokiego widza. Nawet dla tego, który nie do końca zdaje sobie sprawę, a być może nawet i kontestuje takie rzeczy jak różaniec. Myślę, że podstawowym jakby takim elementem, który chcieliśmy uzyskać, to tą świadomość, że to jest film o dobru. Dodać można do tego, że jest to taki swoisty dobry dokument, który zawiera maksymalną ilość informacji, także takich z polityki, z historii. Tu opowiada świetnie o Austrii, o tym, jak wojska sowieckie wycofały się, o Filipinach, jak tu rewolucja różańcowa przeszła i można faktycznie spotkać dobre recenzje o tym filmie. Także bardzo serdecznie gratuluję tego dzieła. Dziękuję bardzo. No to jest trochę taki element, wie pani, ja lubię takie filmy, to znaczy zawsze robiłem takie filmy. Moja droga zawodowa jako dokumentalisty zawsze wiodła właśnie przez takie obszary bardzo problemowe, często dotykające kondycji człowieka, bardzo często w ekstremalnych sytuacjach, więc ja się w takim opowiadaniu dość dobrze czuję. I mam wrażenie, że to rzeczywiście widać, że to wyszło i że to doświadczenie, które zbieram od ponad 20 lat już w tej chwili, dało taki efekt, że ludziom się ten film po prostu podoba. To są bardzo delikatne kwestie, ale potrzebne do pokazywania. To prawda. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 22:27. Gospodarka i bezpieczeństwo energetyczne były głównymi tematami rozmów prezydenta w Chorwacji. Zakończona wczoraj po południu dwudniowa wizyta Andrzeja Dudy w Zagrzebiu była przede wszystkim przygotowaniem do lipcowego szczytu Trójmorza. Prezydent zabiegał też o lepszą współpracę firm z Polski i Chorwacji. Z Zagrzebia wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Chorwackie plaże mają opinię najlepszych w tej części Europy. Tłumnie przyjeżdżają tu także Polacy. W ubiegłym roku milion naszych rodaków zostawiło w Chorwacji 255 milionów euro. Ale turystyka to nie wszystko. Władzom Chorwacji bardzo zależy też na współpracy w energetyce. Ogromnie istotna jest infrastruktura energetyczna i niezależność w tej kwestii. Trzeba ją rozbudowywać wspólnymi siłami. To ona będzie decydować o poprawie jakości naszych gospodarek i jakości życia naszych obywateli. Stabilność, polityczną niezależność, mówiła w czasie
czasie wspólnego polsko-chorwackiego forum biznesowego w Zagrzebiu prezydent Chorwacji Kolinda Grabar-Kitarović i przypominała, że na wyspie Krk powstanie terminal gazu LNG, a strona polska i chorwacka podpisały już memorandum w sprawie połączenia terminalu z polskim odpowiednikiem w Świnoujściu. I właśnie połączenia gazowe mają stać się filarem współpracy energetycznej między Polską i Chorwacją, ale także innymi krajami regionu. Tak przynajmniej chce prezydent Andrzej Duda. Ja zakładam, że w wyniku powiększanych możliwości gazoportu w Świnoujściu plus budowy Baltic Pipe Polska rzeczywiście będzie mogła być tym dostarczycielem bezpieczeństwa gazowego, bezpieczeństwa energetycznego dla naszej części Europy w najbliższych latach. Także Chorwacja ma ambitne plany. Władze w Zagrzebiu chcą też połączyć port w Rijece z innymi krajami w Europie Środkowej. Jak mówiła chorwacka prezydent, oba kraje inwestują też w transport. Polskie PKP Cargo podpisały umowę o współpracy z chorwackim odpowiednikiem. Obie strony chcą doprowadzić do tego, aby obroty między Warszawą a Zagrzebiem były znacznie wyższe niż teraz. Nasze obroty handlowe przekroczyły 3 miliardy złotych w tamtym roku i mają charakter dynamiczny i wzrostowy. Nie tylko turystyka, ale także produkcja i usługi. Podkreśla szef gabinetu polskiego prezydenta Krzysztof Szczerski. Prezydent Andrzej Duda rozmawiał w Chorwacji przede wszystkim o szczycie Trójmorza, czyli planowanym na początek lipca spotkaniu przywódców 12 państw Europy Środkowo-Wschodniej. To właśnie na nim mają zapaść kolejne decyzje o nowych projektach w całym regionie. Chodzi o nowe połączenia drogowe, kolejowe, infrastrukturalne i energetyczne. Gościem spotkania ma być amerykański prezydent Donald Trump. Według Andrzeja Dudy to nie tylko prestiż, ale i szansa na rozmowy o amerykańskich inwestycjach w regionie. Stany Zjednoczone dzisiaj są wielkim mocarstwem energetycznym, jeżeli chodzi o gaz, o możliwości dostaw gazu skroplonego do Europy. Myślę, że takimi perspektywami rozumuje pan prezydent Stanów Zjednoczonych, no człowiek, który przecież właściwie całe swoje życie właśnie spędził w biznesie. Szczyt Trójmorza w Warszawie planowany jest na 6 i 7 lipca. Reklama. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Warsaw Tango Group i Katarzyna Dąbrowska. Warszawskie tango elektryczne. Nowoczesne podejście do tanga i niezwykły głos aktorki Katarzyny Dąbrowskiej. Wstaje nowy dzień, a ja przy tobie nie śpię. Myślę o tym, że tworzysz silne pół jednej. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Radiowa Jedynka. Po reklamie. Wieczór w Polskim Radiu 24. Na zegarach 22.30. Polska coraz częściej przyciąga inwestorów kompetencjami pracowników. Tak wynika z raportu firmy doradczej Deloitte. Okazuje się, że niskie koszty są wciąż ważne, ale ich znaczenie spada. O przyciąganiu inwestycji i szansach dla polskiej gospodarki z jedną z autorek dokumentu, ekonomistką Julią Patorską, rozmawiał Arkadiusz Augustyniak. Przygotowali państwo raport o inwestycjach zagranicznych, które wciąż napływają do Polski i napływać będą. Rzeczywiście tak wygląda sytuacja, że to jest nasz potencjał i wciąż niewyczerpany. Tak. Naszym zdaniem rzeczywiście te 25 lat pokazały, że potrafimy przyjmować te inwestycje zagraniczne i całkiem dobrze sobie tutaj inwestorzy radzą. Nie bez przyczyny, bo mieliśmy rzeczywiście gigantyczny wzrost przez te 25 lat. Nadrobiliśmy bardzo dużo, jeśli chodzi o warunki do inwestowania, ale wciąż jest jeszcze przestrzeń do dalszych inwestycji. Krańcowa produktywność kapitału, czyli to właśnie, co my dostajemy z tej zainwestowanej złotówki, jest relatywnie wysoka i pomimo, że tego kapitału jest niedużo, to właśnie z tego powodu każde napływające jeszcze euro daje szansę inwestorom na zwrot. Krótko mówiąc, są wysokie stopy zwrotu, tak? Tych pieniędzy, które inwestorzy w tym momencie lokują w naszym kraju. No można to tak krótko mówiąc właśnie powiedzieć. Nie bez przyczyny musimy to jeszcze zwrócić uwagę na stabilność tego wzrostu, tak? To jest to, że przez te 25 lat mieliśmy w zasadzie przez cały czas wzrost. Nie było nawet jednego roku, w którym PKB by nam się chociaż trochę skurczyło i to jest też coś, co przyciąga inwestorów, czyli nie tylko właśnie ta szansa dużego zwrotu, ale to, że ona jest relatywnie stabilna. W jakich branżach Polska przyciąga inwestorów i w jakich branżach może ich jeszcze przyciągać w najbliższych latach? Największe inwestycje, jeśli chodzi o bezpośrednie inwestycje zagraniczne, mieliśmy w przetwórstwie przemysłowym, mieliśmy w finansach i w branży ubezpieczeniowej, a także handel i naprawa pojazdów tutaj się wyróżniała. I to są rzeczywiście te branże, które z jednej strony bardzo dużą wartość dodaną mają dla gospodarki i w związku z tym również dla inwestorów ten zwrot jest większy, ale właśnie też poprzez
przez tą wartość dodaną istotnie kontrybuują do naszego wzrostu. Czy pojawiają się jakieś nowe branże, w których właśnie inwestorzy dopiero zaczynają wchodzić na polski rynek? Czy już od kilku lat wyraźnie widać inwestycje w branże wspierające biznes, BPO i Shared Service Centers, i zdecydowanie tutaj nasza absolutna liczba wykształconych pracowników po wciąż jeszcze relatywnie niskich kosztach, chociaż to już nam się zmienia, no powoduje to, że jesteśmy wciąż bardzo atrakcyjnym rynkiem do tego, że inwestorzy tutaj przychodzili i tutaj zakładali swoje biura wsparcia biznesu. Właśnie czym my zachęcamy inwestorów? Czy to cały czas jest ta tania siła robocza? No coraz mniej, bo ona rzeczywiście już jest coraz mniej tania. Natomiast ciekawe, podczas przygotowywania tego raportu mieliśmy szereg wywiadów również z inwestorami. Inwestorzy wskazywali na właśnie ten wysoki kapitał ludzki, czyli dobrze wykształconych pracowników z bardzo dobrą znajomością angielskiego i niemieckiego właśnie, ale co więcej również na takie postawy innowacyjne. Jeszcze ciężko mówić, że nam widać to we wskaźnikach, bo na razie ciągle narzekamy, że innowacyjność w naszym kraju nie jest aż tak wysoka, bo jeszcze tego we wskaźnikach nie widać, ale inwestorzy wskazują na pewne postawy i sposób myślenia, otwartość pracowników czy kadry menedżerskiej w Polsce, która właśnie może powodować to, że inwestorom tutaj się właśnie opłaca przychodzić, tych pracowników zatrudniać. Raport został przygotowany we współpracy z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową. No właśnie, jak wyglądają te niemieckie inwestycje w Polsce i czy one są duże? No, Niemcy są największym inwestorem w Polsce. One są rzeczywiście bardzo istotne. Do 2015 roku niemieckie podmioty zainwestowały w naszym kraju ponad 130 miliardów złotych. Kolejne miejsca, Francja czy Stany, to już są kwoty około połowę mniejsze. Także rzeczywiście widać, że my naprawdę zyskujemy z tej bliskości i ten zachodni nasz partner nas mocno wspiera. Pamiętajmy też, że my też bardzo dużo eksportujemy do Niemiec, więc to jest taka obopólna korzyść. To, co tutaj często wyprodukujemy dzięki kapitałowi, który napłynął, z łatwością jesteśmy w stanie eksportować nie tylko do Niemiec, ale właśnie między innymi do naszego zachodniego sąsiada. Chociaż my raczej im wysyłamy takie proste produkty czy półprodukty, sprowadzając jednocześnie te bardziej zaawansowane. To się zmienia. Struktura rzeczywiście eksportu może jeszcze nie jest tak bardzo korzystna, jakbyśmy chcieli, ale też między innymi poprzez te inwestycje, które tutaj napływają, poprzez napływ technologii, które wraz z tymi inwestycjami napływają, ta struktura eksportu się zmienia na korzyść dla nas, właśnie w tym sensie, że coraz więcej eksportujemy towarów, które są przetworzone. Czyli jest coraz lepiej, a na jakie bariery napotykają przedsiębiorcy, którzy wchodzą na polski rynek? Co jest jeszcze do poprawienia? No wciąż sporo mówi się o regulacjach i pewnej niesprzyjającej takiej atmosferze inwestycyjnej związanej z chociażby z systemem podatkowym, gdzie tu nie chodzi tylko i wyłącznie o wysokość stawki, ale o skomplikowany system, który jednak utrudnia życie przedsiębiorcom. No powoli zaczyna się mówić jednak o problemie z pozyskiwaniem pracowników. Aktywność zawodowa w Polsce jest wciąż niska, więc tutaj znowu mamy potencjał, żeby aktywizować tych biernych zawodowo po to, żeby wykorzystywać właśnie jak najwięcej tego potencjału, który w Polsce wciąż drzemie. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. I za 24 minuty godzina 23 w Polskim Radiu 24 powracamy do audycji Kapitał i Praca, która to była poświęcona godności pracy. Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska. Dziś w dniu świątecznym chciałabym odnieść się do samej istoty kapitału i pracy. Doskonałym kierunkiem jest to społeczna encyklika świętego Jana Pawła II z 81 roku, Laborem Exercens. Czytamy w niej, że praca wyróżnia człowieka wśród reszty stworzeń. Jest tym podstawowym wymiarem ludzkiego bytowania, z którego życie człowieka jest zbudowane na co dzień, z którego czerpie właściwą sobie godność. Praca nie tylko zaspokaja bieżące potrzeby człowieka i jego najbliższych, ale powinna także zabezpieczać przyszły los pracującego. Kwestie te podjął już Leon XIII w encyklice Rerum Novarum, kontynuował je Pius XII, apelując o uwzględnienie osobistego charakteru pracy. Potem Jan XXIII w encyklice Pacem in Terris pisał: prawo do pracy łączy się z prawem do podejmowania decyzji w dziedzinie gospodarczej. Posłuchajmy zatem, co o jakości swojej pracy sądzą Polacy. Felieton Marcina Chmielnickiego. Czy lubi pani swoją pracę? Bardzo lubię. Bardzo. Kocham swoją pracę. Nie, to nie moja pasja. Wolałbym pracować w czymś, co mnie interesuje. Pewnie, lubię. Bardzo lubię. Pracuję jako architekt w Gdańsku i w jakimś stopniu się spełniam. Tak, bardzo lubię. Ponieważ robię to, co lubię. Nie, bo to praca. Bardzo.
Spełnia się tam pani, czy raczej jest to przykry obowiązek? Nie, nigdy nie jest. Jak jest przykry obowiązek, to ja zawsze rezygnuję. Spełniam się. To jest zawód z powołania. A kim pani jest? Pielęgniarką. Póki co jestem młoda i moja praca może nie jest taka, jakbym chciała do końca, ale zarabiam pieniądze i mi to odpowiada. W przyszłości zamierzam robić to, co lubię, żeby faktycznie zrobiła mi to przyjemność i zarabiała dużo pieniędzy. Spełniam się, jak najbardziej się spełniam. Spełniam, aczkolwiek myślę, że za 2 lata chciałabym zmienić, żeby rozwijać się jeszcze do przodu. To już tak myślę, że już pewien etap, poziom rozwoju już mam, a chciałabym się jeszcze bardziej rozwijać. A relacje z pracodawcą, jaki on jest? Mój pracodawca jest wymagający bardzo i naprawdę, mówię to poważnie. Sam jestem dla siebie pracodawcą. Akurat tak się zdarza, że pracodawca jest bardzo taki dobrze nastawiony do pracowników. Nie mogę narzekać. Pracodawca jest super. Naprawdę jest bardzo fajnym człowiekiem, młodym, sympatycznym. Można z nim normalnie porozmawiać jak z normalnym człowiekiem, nie wywyższa się. Bardzo dobre, bardzo dobre. Nie narzekam, także jest okej. Czuję się bardzo dobrze, pracuję w dużej korporacji, także takich bezpośrednich relacji nie mam, natomiast sobie chwalę atmosferę w pracy. Czy wie pani może, co to jest społeczna odpowiedzialność biznesu? No nie wiem. Dany producent musi podnosić się odpowiedzialność społeczną za to, co robi. Czyli jeżeli ktoś wyprodukuje, co, nie wiem, mi zaszkodzi, to żeby podniósł za to odpowiedzialność. Nie wiem. No, szczerze mówiąc, nie do końca. No pewnie, żeby działać z myślą o innych, tak? Kierować się jakąś empatią w pracy. Mniej więcej wiem, ale nie chciałabym się rozpowiadać. No cóż, wszyscy raczej się z pracy, jak usłyszeliśmy, cieszą, ale chyba wydaje mi się, że to są to ludzie młodzi. Pewnie jest różne spojrzenie, zapewne od wieku zależy też pytanie, może od tego, gdzie pracują. Ale zaraz o tym wszystkim porozmawiamy, bo w istocie rzeczy w nauce Kościoła, o której tu wspomniałam już na początku, zawsze chodziło o to, że proces pracy, jej wytwory, postęp techniczny powinny człowiekowi służyć. I właśnie Jan Paweł II nieustannie przypomina o pierwszeństwie pracy przed kapitałem. To nasz tytuł, więc o tym będziemy rozmawiać, a o to, jak postrzegają tę zależność ci, którzy de facto o jakości pracy decydują, czyli pracodawcy i pracownica, przedstawiciele właściwie tych gremiów, porozmawiam z moimi dzisiejszymi gośćmi, Barbarą Surdykowską, ekspertką NSZZ Solidarność. Dzień dobry, witam Państwa. Oraz Zbigniewem Żurkiem, wiceprezesem Business Center Club. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Ja również Państwa witam. No i właśnie, to co w dzisiejszej Polsce ma pierwszeństwo? Kapitał czy praca, Pani Barbaro? No, to nie jest proste pytanie. No, społeczna nauka Kościoła zawsze wskazywała, że kapitał i praca nie są sobie przeciwstawne. Prawda, to nam odróżnia ten etyczny punkt widzenia od nauki marksistowskiej, która mówiła o przeciwstawianiu kapitału i pracy, o walce klas. A kiedy myślimy o tym, czy Polacy lubią swoją pracę, jak ją odczuwają, tak nawiązując do tego felietonu, no to mówimy o takiej perspektywie jednostkowej. No ta perspektywa jednostkowa jest w dużej mierze, jak psychologia mówi, no związana z tym, że chcemy mieć poczucie wartości, czegoś ważnego, co robimy, już pewnego takiej poczucie spójności. Stąd we wszystkich badaniach psychologicznych wychodzi, że generalnie pozytywnie oceniamy naszą pracę. Inną kwestią jest to, jak przedstawiają się relacje pomiędzy pracą a kapitałem w ostatnich, no powiedzmy, dekadzie, a w takim bardziej globalnym spojrzeniu. I chyba to w tej chwili jest najbardziej interesujące, bo tutaj wyraźnie widać, że jednak praca, mówiąc na razie, tak ogólnie przegrywa. Kiedy popatrzymy na udział pracy w produktach krajowych brutto poszczególnych państw, czy globalnym produkcie brutto, dostrzegamy, że ona ulega stopniowemu zmniejszeniu. No przecież jeszcze tam, powiedzmy, do lat 80. ubiegłego wieku makroekonomiści uważali, że to jest stała makroekonomiczna, która się nie zmienia. Ten udział pracy w PKB spada. No i to oczywiście no, otwiera nam pytanie dotyczące tego, co się właściwie dzieje takiego na rynku pracy, co się dzieje takiego makroekonomicznego, że to zjawisko zachodzi. No to teraz Zbigniew Żurek, Business Center Club. Co dominuje? Kapitał czy praca? To samo. Znaczy, chciałem spróbować odpowiedzieć na to pytanie. Jasne, w tym momencie ten niepokój, który moja poprzedniczka powiedziała, o którym wyraziła, mówiąc o tym, że spada procentowy udział pracy w PKB. Odpowiedź chyba jest stosunkowo prosta i niekonfliktowa. Spada dlatego, że moim zdaniem, przynajmniej tak na gorąco odpowiadając, procesy produkcyjne, których praca jest jednym z elementów, coraz bardziej się komplikują, coraz bardziej się technicyzują i to jest ten powód taki niekonfliktowy. Proszę zauważyć, weźmy, mogę takie proste porównanie z komputerem. Mamy coraz lepsze komputery,
ale per saldo one nawet bywa, że coraz gorzej chodzą, dlatego że programy są bardziej skomplikowane, więc programy więcej ważą i na komputer wpływają. No dobrze, to ja to będę tak co jakiś czas wracała do Jana Pawła II, tak? I będę teraz odniosę się do tego prymatu osoby nad rzeczą. Zastrzeżenie takie pada ze strony Jana Pawła II, że ten prymat został wypaczony w ten sposób, że praca została oddzielona do i przeciwstawiona kapitałowi. No, wskazuje to jako podstawowy błąd myślenia ekonomicznego, na tym polegający, że zostaje przyznane pierwszeństwo środkom produkcji, trochę te komputery się tutaj może pojawiły, w tym samym sprowadza pracę i ludzi do zależności poddańczych. I ja się do tego chcę tak naprawdę odnieść, do tych zależności poddańczych i sprowadzić to już na taki grunt, może banalny, ale realny. To znaczy, czy w dzisiejszym świecie na przykład możemy mówić w ogóle o niewolnictwie? Ja dlatego do tego nawiązuję, że to jest nawet jeden z tematów tegorocznej sesji Międzynarodowej Organizacji Pracy. Mamy też podobno swoich niewolników z Korei w Polsce. To na pewno intrygujące. Tak, jak najbardziej. No, temat tego, proszę spojrzeć na to, że Międzynarodowa Organizacja Pracy rozwija swoje rozwiązania prawne dotyczące pracy właśnie niewolniczej, pracy poddańczej. To nie chodzi nam tylko o sytuację, w której państwo jest sprawcą tej pracy poddańczej. No tak te konwencje powstawały historycznie, kiedy były no pewną odpowiedzią na czy pracę przymusową w faszystowskich Niemczech, czy w Rosji sowieckiej. Ale w tej chwili zwracamy uwagę, że coraz częściej także pracodawcy sfery prywatnej, międzynarodowe korporacje, szczególnie w długich łańcuchach podwykonawców. Tam nam pojawia się ten problem pracy przymusowej. Oczywiście problem pracy przymusowej i w pierwszej chwili nam się kojarzy z państwami tak zwanego trzeciego świata, na ile w ogóle to pojęcie jeszcze jest adekwatne w tej chwili. Tutaj to jest olbrzymi temat dotyczący też pracy dzieci, to jest temat dotyczący warunków pracy i znaczenia i społecznej odpowiedzialności biznesu i związków zawodowych jako przeciwdziałających, czy ruchów konsumenckich. Ale wydaje mi się, że z naszej perspektywy w tej chwili szczególnie musimy być uczuleni na pracę osób obcokrajowców w Polsce. Ten przykład Koreańczyków z północnej Korei, który, tak jak pani tu słusznie podkreśliła, był jednym z przypadków analizowanych w tym roku na sesji Międzynarodowej Organizacji Pracy. No pokazuje, że nie możemy odsuwać tego tematu pracy przymusowej jako czegoś, co się dzieje tylko gdzieś tam daleko. Szczególnie w tej chwili, ze względu na coraz większy wskaźnik osób pracujących w Polsce z Ukrainy, problem pracy osoby, która na przykład jest pozbawiona dostępu do swoich dokumentów, albo stosowane są wobec niej różnego rodzaju formy takiego psychicznego zastraszania. To nie musi być nawet fizyczne przecież, to nie chodzi o fizyczny przymus. Nie myślmy o pracy przymusowej tylko w taki sposób, że praca przymusowa jest wtedy, jak kogoś przypniemy łańcuchem do ściany. Praca przymusowa ma także miejsce wówczas, jeżeli osoba nie ma dokumentów, nie ma możliwości kontaktu na przykład ze swoim konsulatem, z osobami bliskimi, kiedy jest zastraszana, kiedy wskazuje jej się, prawda, że może coś jej albo osobom bliskim się stać. I znowu też nie myślmy tylko o pracy przymusowej w kontekście biznesu takiego związanego z usługami seksualnymi. To jest istotna płaszczyzna, ale znowu nie jedyna, prawda? Praca przymusowa niestety, szczególnie w takich miejscach bardziej, no powiedzmy, oddalonych, czyli na przykład jakiś przemysł przetwórczy, też kwestia pracy w gospodarstwach rolnych, to się niestety cały czas w Europie w XXI wieku zdarza i musimy, wydaje mi się, ze względu na coraz bardziej, no taki mobilny ten rynek, coraz większą liczbę obcokrajowców, być coraz bardziej uczuleni na temat pracy nielegalnej, pracy przymusowej. Właśnie wspomniała pani tutaj o tym naszym, ja bym powiedziała, lokalnym wymiarze. Nie chcę powiedzieć niewolnictwa, ale pewnego rodzaju przymusu pracy. Myślę, że można by to jeszcze zbanalizować, nawet już nie tylko mówić o miejscu i tak dalej, o dokumentach, ale nawet o tym, że po prostu ktoś nie ma wynagrodzenia i to już wystarczy, bo nie wiem, nie ma na powrót do domu, nie ma na dalsze życie i to już go zmusza do mieszkania w tym kontenerze. Ja mówię w sposób dokładnie banalny już. Ale właśnie teraz, jeżeli już tak jest, to na przykład niepłacenie Ukraińcom za kilka ostatnich miesięcy przed przymusowym wyjazdem do kraju, bo można po prostu, niższe stawki, bo i tak są wyższe niż na Ukrainie. Niepłacenie jakby tak naprawdę w ogóle, bo nie znają dobrze języka polskiego i nie czytają swoich umów. Oczywiście, że to są standardy tych złych pracodawców, no ale jednak. Znaczy, tak z niepokojem patrzę na zegarek, na czas, który mamy.
I te ostatnich kilkanaście minut poświęcamy troszkę nie tematowi, którą mieliśmy poświęcić, bo nie rozmawiamy na temat pracy, tylko rozmawiamy na temat patologii. Rozmawiamy na temat godności pracy albo braku tej godności i przy tym bym się upierała, że o tym rozmawiamy. Znaczy, może się pani upierać oczywiście, ja się będę upierał przy swoim, że rozmawiamy na temat spraw, które bardziej pasują do kroniki kryminalnej, a nie do rozmowy na temat pracy. Jest, żeby była jasność sprawy, będę mówił dużo krócej niż panie, jest absolutna zgoda na ten temat, na temat tego, co panie powiedziały. Tak, truizmem jest powiedzenie, że działania przestępcze należy tępić. Bezsensem będzie dyskutowanie na temat etyki w działaniach przestępczych, no bo to się w ogóle wyklucza. Także porozmawiajmy na temat pracy, a nie na temat patologii. Ale skoro już rozmawiamy, to poświęciły pani chwilę na temat patologii zachodzących w Polsce. Ja powiem, że wczoraj czytałem na temat kolejnego wyroku, który został wydany w Wielkiej Brytanii przeciwko Polakom, którzy uprawiali tego typu właśnie proceder zastraszania, zabierania dokumentów, wszystkich tych kryminalnych wpływów. I tu jest absolutna zgoda co do tego. Szkoda na ten temat dyskutować. Podyskutujmy o pracę. Tak, dobrze, porozmawiamy o pracy. Ja się co do tych Polaków w Wielkiej Brytanii zgadzam, ale to wydaje się, że to są pewne takie przesunięcia, tak? Miejsca zamieszkania, miejsca pracy obywateli. Niestety smutne jest to, że dzieje się to jakby wszędzie. Oczywiście, że nie jest to polska specyfika i dotycząca Ukraińców nagle, tylko dzieje u nas. Się, jeżeli będzie pani mówiła na temat wyzysku pracy dzieci w Indiach, będzie też nasza pełna zgoda i w Bangladeszu tak też i w paru jeszcze. No dobrze, to wracamy do nauki Jana Pawła II o pracy, gdzie szczególnie podkreśla pojęcie godności. Gdy człowiek zapomina, to cytat, o tej zasadzie staje się tyranem, a nie stróżem natury. Prędzej czy później natura zbuntuje się przeciw niemu, mówi Jan Paweł II i mówi, przełóżmy tę godność na realia. No i a ja bym to teraz chciała przełożyć na przykład godność pracy w kontekście form zatrudnienia. Śmieciówki, godzi się zatrudniać na śmieciówki? Nie wiem, to jest godne czy niegodne? Nie wiem, czy to są śmieciówki przede wszystkim. Dobrze, to ja wytłumaczę. Są to umowy, które powinny być z natury rzeczy, ze względu na swój charakter, umowami o pracę, natomiast takimi umowami nie są i są to poprzez to pozorne umowy de facto. No, dobrze, tak. Sprecyzowaliśmy, dobrze. Czyli są to umowy sprzeczne z prawem. Niekoniecznie mogą być w formach przez prawo dozwolonych, na przykład przez prawo cywilne, mogą być w formach przez prawo dozwolonych, natomiast są inne ze swojego charakteru. Tak powinny być umowami o pracę, a takimi nie są, ponieważ są wykonywane pod nadzorem we wskazanym miejscu przez pracodawcę. Czyli są niezgodne z prawem w tym momencie. No powiedzmy, dobrze, niech będzie, podejdźmy do tego w ten sposób. Godzi się zatrudniać na śmieciówkach? Nie godzi się zatrudniać niezgodnie z prawem, natomiast, natomiast nie godzi się również nadmiernie wpływać na swobodę zawierania umów przez strony. To znaczy tak, przypadek A, jeżeli pracodawca zmusza pracownika do podjęcia działalności gospodarczej, jest to działanie być może średnio etyczne. Natomiast jeżeli obie strony zgodnie decydują się z tego czy z innego powodu, że chcą w ten sposób pracować, to nikomu do tego. A nie może być to właśnie przymus? Znaczy, ja bym przede wszystkim, mówiąc o godnej pracy... Jeżeli nie przekraczamy artykułu 22, tak? Tak. Znaczy, wydaje mi się, że kiedy mamy rozmawiać o godnej pracy, to może wyjdźmy od tej ciągłej dyskusji dotyczącej tylko umów śmieciowych, bo godna praca to jest coś więcej niż tylko sam fakt, że ktoś jest stroną umowy o pracę. Jasne. Godna praca jest związana przede wszystkim z pojęciem godziwego wynagrodzenia, ale znowu nie wyłącznie z pojęciem godziwego wynagrodzenia. Moim zdaniem także praca powinna pozwalać na pewien rozwój. Na ten rozwój związany z faktem, że miejsce naszej pracy powinno także nas ubogacać, powinno być związane z pewną kwalifikacjami, podnoszeniem tych kompetencji, szczególnie jeżeli wpisujemy się w pewien taki najbardziej w tej chwili powszechny dyskurs dotyczący rynku pracy, owe osławione flexicurity, czyli że nie chronimy ochrony miejsca pracy, tylko chrońmy tą zatrudnialność pracownika. No czym jest ta zatrudnialność? Ta zatrudnialność jest szansą na znalezienie kolejnego, następnego, innego zatrudnienia, no a to jest bezpośrednio powiązane z tym, aby jego kompetencje się rozwijały. Więc także godność pracy widziałabym także w aspekcie tej możliwości rozwoju pracownika. Oczywiście godność pracy to także jest kwestia związana z samymi warunkami pracy, też warunkami pracy, nie tylko z takim najbardziej twardym bezpieczeństwem i higieną pracy, że
żeby ta praca nie stanowiła zagrożenia dla naszego życia, ale także z takimi kwestiami jak to, żeby ta praca pozwalała na łączenie tego i z życiem rodzinnym i z jakąś inną aktywnością społeczną. Więc wydaje mi się, że naprawdę nie możemy tylko ograniczać zagadnienia godności pracy do formy umowy. Co? Jasne, to był jeden jasne, z punktów. Tylko musimy pamiętać o jednej rzeczy. Ja się z tym zgadzam, co pani powiedziała. Natomiast musimy pamiętać, mieć świadomość tego, że każde działanie w tych aspektach, o których pani mówi, kosztuje. I to jest kwestia tego, co właśnie tak wielokrotnie cytowany przez panią Jan Paweł II mówił. To jest kwestia wyważenia pewnych kwestii. I nie można, moim zdaniem, nie można nie patrzeć na jedną i na drugą stronę. Nie można nie patrzeć na koszty, nie można nie patrzeć na te efekty takie ludzkie, godne, o których pani mówiła. Jest to stałe poszukiwanie złotego środka. Tak, ale jeżeli na to spojrzymy z takiej czysto ekonomicznej perspektywy, to... Ja nie mówię o patrzeniu z czysto ekonomicznej... Bo to zdaniem nie udało mi się skończyć. Chodzi mi o to, że nawet z czysto ekonomicznej perspektywy, kiedy patrzymy na te elementy, o których ja mówiłam, jak rozwój pracownika, jak czas pracy, jak warunki pracy, to one się przekładają na ogólny kapitał ludzki, na możliwość rozwoju, wiedza, umiejętności są coraz ważniejszym czynnikiem rozwoju państw. Jeżeli będziemy patrzyli wyłącznie od strony ekonomicznej, to nic z tego, o czym pani powiedziała, nie załatwimy. Bo ekonomia, jeżeli miałaby ekonomia wygrywać, ekonomia nie powinna zawsze wygrywać, to jest kwestia tego roztropnego złotego środka, który bardzo, bardzo pięknie pokazuje Jan Paweł II, notabene nie tylko w tej encyklice, którąśmy cytowali, bo encyklika Setna Rocznica, napisana 10 lat później, w trochę innych warunkach politycznych, troszkę też inaczej patrzy na kwestie własności, na kwestie godności pracy i tak dalej, i tak dalej. Ale ja tutaj chciałam tylko jeszcze coś zacytować znowu stwierdzenie Jana Pawła II, który mówi, że obowiązkiem, to idealnie pasuje do tego, o czym rozmawiamy, obowiązkiem każdego człowieka jest rozwijanie się we własnym zakresie i praca ma właśnie służyć temu rozwojowi, tak? No i teraz rozkładając na części pierwsze, chyba wszyscy zgodnie to rozumiemy, że chodzi na przykład o kształcenie, doskonalenie swojej wydajności, tak? Ale i tutaj papież zwraca uwagę również na to, że jest to również rozwój duchowy, a w tym elemencie duchowym pojawia się na przykład czas na odpoczynek, tak? Na bycie z rodziną, czyli jakby szersze rozumienie też, czemu ta praca ma służyć. No i właśnie, czy w naszych warunkach, to jest takie moje pytanie, jest ten drugi element duchowy zaspokojony w wystarczającym stopniu? Czy generalnie to byłoby pytanie, na które trzeba byłoby patrzeć bardziej punktowo. Nie ma czegoś takiego jak praca w Polsce. Inne jest oblicze pracy w Polsce w dużych miastach, gdzie ten poziom bezrobocia jest naprawdę bliski bezrobociu naturalnemu. Inny jest obraz pracy w małych miasteczkach, w tak zwanej Polsce B. Inny jest obraz pracy pracowników wysoko wykwalifikowanych. Inny jest obraz pracy, nie wiem, tych przykładowych kierowców jeżdżących w transporcie międzynarodowym. Na to byśmy musieli patrzeć trochę bardziej punktowo. Mi się tylko wydaje, że my jako państwo prowadzimy troszeczkę zbyt małą politykę nastawioną na rozwój kapitału ludzkiego, co w perspektywie długookresowej, kiedy już nawiążę tylko ostatnie zdanie do tego nieśmiertelnego sformułowania o pułapce średniego dochodu, prawda? My potrzebujemy... Jak się będziemy za daleko rozwijali w tym, przy całym szacunku do tego, co pani mówi, teoretycznie to jest piękne. Jeżeli będziemy szli w to piękne i zrobimy z tego pięknego za piękne, to dojdziemy do tego, co towarzysze radzieccy wymyślili w postaci komunizmu. I pamiętajmy, że encyklika tak Leona XIII, jak encykliki Jana Pawła II były swoistą, z jednej strony najpierw antycypacją, a później było zdecydowanym przeciwstawieniem się komunizmowi i jego konsekwencjom. A czy to jest z punktu widzenia, rozumiem, także, z początku relacji? Nie, jest piękne, cudnie, działajmy, twórzmy możliwie, ale możliwie, dobre, przyjazne, humanitarne, dobrze płatne stanowiska pracy, ale pamiętajmy o tym, że jak przelicytujemy, to damy plajtę i stracimy zatrudnienie. Społeczna nauka Kościoła, wydaje mi się, że może gdyby to zamknąć jakimś takim krótkim zdaniem, mówiłaby o pewnym prymacie pracy nad własnością, nad prawem do pracy, nad godnością pracy. No oczywiście w społecznej nauce Kościoła godność pracy przede wszystkim jest powiązana z godnością osoby ludzkiej, prawda? No już patrząc z punktu widzenia korzeni katolickiej nauki społecznej, no ta godność człowieka znajduje obraz i Imago Dei, tak? My jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Ja tylko mówię o tym, że we wszystkim należy zachować umiar, rozsądek. I jednak mimo wszystko pamiętać o tym, że jeżeli ktoś przychodzi do pracy, to przede wszystkim przychodzi do tego, żeby pracować, żeby zarabiać swoje pieniądze.
Ale żeby też jednocześnie mieć na te drugie elementy, chyba, o których wspomniałam. Ja to 30 razy powtórzyłem, oczywiście, że tak. Rodzina. Tylko pamiętajmy o proporcjach. No to teraz zadam konkretne i celowane absolutnie pytanie. Czy w związku z tym na przykład praca polegająca na wychowaniu dzieci w domu jest również pracą godną i zasługującą na ten szacunek? Czy 500+ to jest nieuzasadnione rozdawnictwo? Tak mówię BCC, nie zaskoczę, pana akurat. Zaskoczę panią w tym momencie. Nie od dzisiaj, nie od 2 lat, nie od 20 lat, może i dłużej. Powtarzam o tym, że bzdurą jest określenie, że kobieta, która jest w domu, kobieta nie pracuje. Kobieta, która jest w domu, pracuje, zwykle pracuje i to pracuje i pracuje ciężko, często ciężej niż mężczyzna. Czy stanowisko Solidarności na temat projektu 500, na temat programu 500+ jest powszechnie znane, bo postrzegamy go pozytywnie? Ja bym chciała tu zwrócić uwagę na coś innego, że patrząc na katolicką naukę społeczną i jej odwzorcowanie w polskich najważniejszych dokumentach, jakim jest na przykład, jakim jest konstytucja, proszę popatrzeć, w polskiej konstytucji nie ma prawa do godziwego wynagrodzenia. Polska konstytucja mówi tylko o prawie do minimalnego wynagrodzenia. Zwracam na to uwagę w tej chwili po prostu, żeby odnieść się do zagadnienia takiego podstawowego chyba pytania, które trzeba postawić, na ile katolicka nauka społeczna w tym państwie, tutaj konkretnie w Polsce, wpłynęła na istniejące rozwiązania prawne. Ale trzeba pamiętać mimo wszystko jednak o tym, żebyśmy oddawali Bogu co boskie, ale cesarzowi co cesarskie. Ale w naszym gronie koniecznie jeszcze chciałam się do jednej rzeczy odnieść, bo również w tej encyklice, o której tutaj mówię, o której zaczęłam, można znaleźć odniesienia do dialogu społecznego. I tu mam takie pytanie, bo zacytuję. Przez wzajemne uzgadnianie, wybaczanie, podział funkcji, praca zyskuje nowe możliwości rozwoju, pobudza do nowych działań, do poszukiwania nowych rozwiązań. No i właśnie, czy mają państwo poczucie, że ta właśnie myśl przyświeca Nowej Radzie Dialogu, pan Zbigniew Żurek? Czasami tak, czasami nie, uczciwie mówiąc. Mogłoby być lepiej, ale mogłoby być gorzej. Ale jest nie jakoś lepiej, jeśli chodzi o wzajemne uzgadnianie i poszanowanie nie należy, stron? Nie należy do narzekaczy, do narzekania. Staram się pracować możliwie szybko i możliwie wydajnie, żeby iść w kierunku tego świetlanego celu, o którym mówimy. Znaczy, wydaje mi się, że Rada Dialogu Społecznego, że partnerzy w Radzie Dialogu Społecznego też się bardzo uczą jeszcze, że to jest cały czas pewna faza, no nie chcę powiedzieć raczkowania i niemowlęctwa, ale jakaś taka dosyć wczesna faza rozwoju RDS-u i jest stosunkowo mało inicjatyw, które nie były reakcją na działania strony rządowej. W przyszłości mam nadzieję, że to się zmieni i że partnerzy społeczni będą bardziej autonomiczni wobec strony rządowej. No to ja tylko już teraz podsumuję. Myślę, że możemy tak powiedzieć, że praca jest zaszczytem, którego dostąpił człowiek. Nie jest ona karą, ale wielkim z zaufaniem, laborem exercens, tak jak na początku. Dziękuję państwu za udział w dzisiejszej debacie. Barbara Surdykowska, NSZZ Solidarność i Zbigniew Żurek, Business Center Club. Anna Grabowska. Do widzenia państwu. Tu Polskie Radio 24, zbliża się 23. Czas na informacje dnia. 17 ofiar i kilkadziesiąt osób rannych to dotychczasowy bilans pożaru w Londynie. Policja apeluje o informacje na temat zaginionych. Koniec wysokich rachunków za korzystanie z telefonu za granicą. Unia Europejska zniosła opłaty roamingowe. Katolicy świętowali dziś uroczystość Bożego Ciała. W całym kraju odbywały się procesje. Adrianna Calińska-Czanicka, zapraszam. Po pożarze w zachodnim Londynie policja wciąż apeluje o informacje na temat osób uznanych za zaginione. Brytyjskie media piszą, że jedną z ofiar był syryjski uchodźca, który studiował inżynierię lądową i marzył, by wrócić kiedyś do kraju i pomóc w jego odbudowie. Wciąż jej nie ma. Mówili o tym w telewizji. Nie wiem, czy zginęła, czy jest w szpitalu. Jessica, o której opowiada BBC, ta dziewczynka jest jedną z wielu na liście zaginionych. Są też na niej emeryt Ali z 11 piętra, czy artystka Khadija i jej mama Mary mieszkające na 20. Straż pożarna i policja mówią, że akcja potrwa jeszcze długo. Budynek jest duży i ma skomplikowaną strukturę. To może być kwestia tygodni, a nie dni. A premier Theresa May zapowiada publiczne śledztwo. Ludzie chcą odpowiedzi. I słusznie. Musimy wiedzieć, co się stało. Musimy znać powody. Jesteśmy to winni tym rodzinom, tym ludziom, którzy stracili swoich bliskich, przyjaciół i swoje domy. W okolicy ciągle działają tymczasowe schronienia dla tych, którzy stracili dach nad głową. Mieszkańcy przynoszą jedzenie i ubrania. Wolontariusze mówią, że w niektórych przypadkach otrzymują więcej artykułów niż potrzebują. Organizowane są też internetowe zbiórki na rzecz poszkodowanych, a pośród nich zbiórka na mieszkającą w Grenfell Tower rodzinę polsko-brytyjską. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn.
Koniec wysokich rachunków za korzystanie z telefonu za granicą. Obowiązujące od dziś unijne przepisy znoszą opłaty roamingowe na terenie całej wspólnoty. Bartosz Zadura z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce powiedział, że bezpłatny roaming włączy się automatycznie po przekroczeniu granicy. Oczywiście operator nas będzie informował, że jak wyjeżdżamy, przekraczamy granicę, bo to też są nie tylko SMS-y informujące o kosztach, ale też z telefonami alarmowymi i tak dalej. Ale my absolutnie jako podróżujący nie musimy nic robić. Oczywiście warto zadbać o to, żeby sprawdzać od czasu do czasu, jeśli wyjeżdżamy za granicę, swój rachunek, który do nas przychodzi, żeby zobaczyć, że wszystko jest ok. Bartosz Zadura wyjaśnia też, gdzie kierować skargi na tych operatorów, którzy nie dostosują swojej oferty do nowych przepisów. Pierwszy krok to oczywiście zwrócenie się do operatora, bo to jest najprościej. Być może tutaj nie zawsze, nie musi wchodzić w grę zła wola, tylko być może złe naliczenie. Natomiast jeśli okaże się, że my uważamy, że te zasady roam like at home nie zostały dochowane, za uregulowanie tych wszystkich spraw i przestrzeganie tych nowych zasad odpowiada w każdym kraju tak zwany operator krajowy. W naszym przypadku polskim to jest Urząd Komunikacji Elektronicznej i tam należy zgłaszać takie przypadki. Trzech z czterech największych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce zapowiedziało dostosowanie stawek do nowego prawa. Firmy telekomunikacyjne mają obowiązek poinformowania swoich abonentów o nowych zasadach oraz cennikach usług, jakie będą obowiązywały po 15 czerwca. Katolicy świętowali dziś Boże Ciało. Święto korzeniami sięga XIII wieku. Wiąże się z procesją do symbolicznych czterech ołtarzy, przy których wierni czytają fragmenty Ewangelii związane z Komunią Świętą i pamiątką mszy świętej. Kilkanaście tysięcy osób wzięło udział w tradycyjnej procesji ulicami Łowicza. Wśród nich mieszkańcy w tradycyjnych regionalnych strojach. Barwna łowicka procesja każdego roku przyciąga do miasta rzesze turystów. Bardzo nam się podoba. Pierwszy raz jesteśmy, ale bardzo podoba nam się. Warto było przyjechać? Bardzo. Bardzo małe dzieciaki ładne, nie? Ale jakieś śliczne. Malutki nawet na rączkach liczymy, na ręcach. No, bardzo ładne. Po raz pierwszy w Łowiczu? Nie, szósty czy siódmy raz już. Czyli podoba się? Bardzo. No, w ogóle stroje łowickie i tradycja zachowana i naprawdę jest bardzo ładnie. To jest tradycja wiekowa. To nie jest tylko, że tak na obecne czasy. Ludzie przyjeżdżają, ja tu co roku przyjeżdżam i widzę i z Japonii, i z Korei, i w ogóle z Afryki też są ludzie. Także no, jedni przyjeżdżają popatrzeć, a inni przyjeżdżają, którzy są wierzący, pomodlić się. W Boże Ciało, dzień wolny od pracy, rozpoczął się długi weekend. Na drogach jest więcej policjantów, a dla kierowców oznacza to wzmożone kontrolę prędkości i trzeźwości. Jacek Mnich z Komendy Policji w Radomiu przypomina zasady, których przestrzeganie pozwoli bezpiecznie dotrzeć do celu. Bez względu na to, jak długą trasę się wybieramy, zapinajmy pasy bezpieczeństwa, właściwie przewoźmy naszych pasażerów i dzieci w pojazdach. Pamiętajmy o trzeźwości, pamiętajmy o zaplanowaniu podróży, czyli odpowiednich odpoczynkach. Rozpoczęła się też ogólnopolska kampania Łapki na kierownicę. Ma przeciwdziałać zagrożeniom wynikającym z używania telefonu podczas jazdy. Za korzystanie z telefonu w czasie prowadzenia samochodu grozi mandat w wysokości 200 zł i 5 punktów karnych. Przy mikrofonie Maciej Nowak. Polscy siatkarze przegrali w Katowicach z Rosjanami 0-3 w kolejnym meczu z tegorocznej Ligi Światowej. Aby awansować do turnieju głównego, który odbędzie się między 4 a 8 lipca w Kurytybie w Brazylii, Polacy muszą wygrać sobotnie spotkanie ze Stanami Zjednoczonymi i niedzielne z Iranem. Biało-czerwoni zajmują 6 miejsce w tabeli grupy pierwszej z 9 punktami na koncie. Prowadzą Francuzi, którzy zgromadzili do tej pory 18 punktów. W drugim dzisiejszym meczu Amerykanie pokonali Irańczyków 3-0. Polskie szczypiornistki przegrały w Koszalinie z Rosjankami 28-32 w rewanżowym spotkaniu eliminacji Mistrzostw Świata. Biało-czerwone w dwumeczu uległy Zbornej 15 punktami i nie wywalczyły awansu na grudniowy mundial w Niemczech. Obrotowa polskiej drużyny Joanna Drabik. Na pewno mogłyśmy to spotkanie wygrać i wydaje mi się, że przez 60 minut grałyśmy naprawdę na wysokim poziomie. Wkradło się kilka błędów, ale trzeba też przyznać, że Rosjanki to są mistrzynie igrzysk i mają dużo bardziej doświadczoną drużynę. Nam jeszcze troszeczkę brakuje, na pewno ilości rozegranych spotkań to było widać, ale uważam, że z tą świetną publicznością, która była w Koszalinie i z sercem, która każda z nas zostawiła na boisku, możemy zaliczyć ten mecz do udanych. Kapitan reprezentacji Polski Kinga Achruk podkreśla, że dzisiejsze spotkanie pozwala optymistycznie patrzeć w przyszłość. Nie chciałabym myśleć tak, ile jest na minusie. Mecz jest minus 4 niestety, ale nie grałyśmy przeciw byle komu. Są to olimpijskie mistrzynie, także uważam, że tutaj grałyśmy przez 60 minut. Oczywiście były błędy. Popełniliśmy tych błędów więcej, o czym świadczy wynik końcowy, ale
działo się wiele pozytywnych rzeczy, jeżeli chodzi o naszą konsekwencję w ataku. Graliśmy zdecydowanie cierpliwiej, myślę, że mądrzej. Jeżeli chodzi o obronę, było wiele fajnych elementów. Podopieczne Leszka Krowickiego mogą jeszcze zagrać na mistrzostwach, o ile otrzymają dziką kartę od Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej. Jerzy Janowicz pokonał rozstawionego z numerem drugim Bułgara Grigora Dimitrowa 7-6-6-3 w drugiej rundzie tenisowego turnieju ATP w Stuttgarcie. Łodzianin był zadowolony ze swojej postawy w dzisiejszym meczu. W takich warunkach, jakie były najważniejsze, to było trzymać swój serwis, bo wiadomo, że przy takich warunkach, gdzie kord jest dość szybki, jest bardzo ciepło, więc ta piłka lata jeszcze szybciej. Każde przełamanie może się zakończyć utratą seta, co gorsze utratą meczu, więc na pewno serwis był dzisiaj bardzo istotną rzeczą. Tutaj Breka tak naprawdę nie wygrałem ani jednej piłki na jego serwisie, tak? Więc nawet bez wygranej piłki na jego serwisie udało mi się wygrać seta. Więc serwis był zdecydowanie najważniejszy. Jedna, dwie piłki w tiebreaku, set jest mój. W pierwszym secie nie czułem tak naprawdę, że uda mi się wygrać. Cały czas miałem to w głowie, że jeszcze nie udało mi się wygrać ani jednej piłki do stanu po 6 na jego serwisie, więc na pewno to nie jest fajne uczucie. Na pewno taki moment większej pewności siebie przyszedł przy stanie 4-3, jak utrzymałem swój serwis i obroniłem dobry kończyc. Rywalem Polaka w ćwierćfinale będzie Francuz Benoît Paire, który zwyciężył Niemca Petera Gojowczyka 6-2, 6-4. W grze podwójnej w Stuttgarcie Marcin Matkowski i Białorusin Max Mirny awansowali do półfinału. Ich rywale, Niemcy Tommy Haas i Florian Mayer, oddali mecz walkowerem. O finał Matkowski i Mirny zagrają z Brytyjczykiem Jamie Murrayem i Brazylijczykiem Bruno Soaresem. Tymczasem w ćwierćfinale debla w Hertogenbosch w Holandii Łukasz Kubot i Brazylijczyk Marcelo Melo pokonali Meksykanina Santiago Gonzalesa i Kanadyjczyka Adila Shamazdina 6-2, 6-2. W półfinale zagrają z rodakiem Melo Andresa oraz Nowozelandczykiem Michaelem Winosem. Po 4 dniach szermierczych mistrzostw Europy w Tbilisi Polacy wciąż pozostają bez medali. W rywalizacji szablistów triumfował Niemiec Max Hartung. Żaden z biało-czerwonych nie zakwalifikował się do 1/16 finału turnieju.